Dobra, to więc ja tutaj Jendery, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, widzowie. Ogólnie dzisiaj jesteśmy na serwerze Wujana, nowym serwerze Wujana, takim, który wydał 10 tysięcy złotych, widzowie. Ale dobra, nie, na razie się nie odwracam, widzowie. Na razie wam nie pokazuję, co tam jest jeszcze. Już może, już troszeczkę tam mogłem, można było zobaczyć, ale dobra. Widzowie, jesteśmy na serwerze Wujana, na który wydali 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy polskich pieniążków, widzowie, to jest naprawdę, naprawdę dużo, widzowie. Napiszcie komentarz, serwer, na przypnę wam serduszko. O. Dobra, tu mamy w ogóle taki jakiś ładny park, czy coś takiego. O, zobaczcie, tam mamy Ferris Wheel, jak to się nazywało po polsku? Diabelski Młyn. O, dobra. Diabelski Młyn tam mamy tam w tle. No i widzowie. I ogólnie, no dzisiaj Wojan nam pozwolił tutaj pochodzić na tym serwerze za 10 tysięcy złotych. I widzowie, zobaczcie to. Jakie to jest cudowne, zobaczcie, jakie to są super budowle. Przecież to jest naprawdę dużo wieżowców, to jest naprawdę spoko rzecz. I aż wydali na to 10 tysięcy złotych, no ale widać, że to jest naprawdę dobry świat, widzowie. To jest naprawdę mega dobry świat. Przypominam w ogóle, zostawcie łapkę w górę i subika, bo ostatnio coraz mniej tych subików zdobywamy i troszeczkę mnie to smuci, ale wiecie, jakbyście dali subika, to naprawdę byłoby miło. Wbijajcie na Discorda, macie linki w opisie. No i dobra, może przejdźmy się tutaj po tym świecie. Tutaj mamy cudowne wieżowce. I no, widzowie. Ogólnie to... Nie wiem, czy on to kiedyś wypuści dla widzów. Ale super, ale to jest spoko. Jak to zarąbiście wygląda. Zobaczcie to, widzowie. Jo. Nie wiem, czy on to kiedyś dla widzów wypuści, ale... Może uda mi się przekonać, więc nie wiem, wbijcie tak z 500 łapek, o, z 500 łapek wbijcie gdzieś tak? I może, i zapytam Wojana, czy mogę tutaj was wpuścić. Na jakimś streamku czy coś, co nie? Ogólnie przypominam, że streamki się pojawiają parę razy w tygodniu o 14:30, gdzie wpuszczamy na Wojanowice. Tak więc, no, zapraszam bardzo serdecznie, kto jeszcze tam nie widział. No i tutaj mamy naprawdę spoko rzeczkę, ta woda jest taka ładna, przejrzysta. Naprawdę spoko to miasto wygląda. Ej, autojumpa mam wyłączonego, weź mi to wyłącz jeszcze sobie. Render distance mniejsze, o. No i dobra, widzowie, naprawdę ten wieżowiec jest taki... Fajnie się na to patrzy, naprawdę, na te wieżowce wszystkie. O, tu mamy jakieś undergroundowe ulice. Tu mamy nad tą ulicą jeszcze jedną ulicę. To wygląda świetnie. No, przejdźmy się może na tą wyższą ulicę, gdzie jest więcej tych wieżowców. W sumie tu też jest dużo... Nie, tu jest więcej, nie. Tu jest więcej, czy tu jest więcej? Chyba tu, gdzie jestem. Nie, no szczerze, to w tym mieście jest mega dużo wieżowców, to po co liczyć? Jak i tak wszędzie są wieżowcy. No dosłownie, wieżowiec tu, wieżowiec tam. No wieżowce są tutaj wszędzie, widzowie, nie? Tak teraz patrzę. O, ogrodowa 5. Ale kozak. Nawet polskie tabliczki są. Czyli nie zapłacili jakiejś zagranicznej korporacji, tylko zapłacili, widzowie, Polakom. Polacy budowali, naprawdę, spoko. Spoko sprawa. O, co to jest? Jakieś takie dziwne przejście, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. A, to jest metro! Chyba? Nie, to jest metro? Czyli co to jest za miejscuwa? Co to jest za miejsce, widzowie? Nie, no to nie jest metro, to jest parking. Dobra. Pójdźmy do góry, no to jest zwykły parking, nie ma co tu siedzieć. Dobra, nie wiem... Co tu jest ciekawego? Jezu, ale ta panorama jest cudowna, zobaczcie to. A sobie wejdę tu na jakieś drzewo. No czy to nie jest cudowne, widzowie, zobaczcie jakie to jest piękne. Ta panorama, widzowie, no to jest przecież, to jest cudowne. Ale cena naprawdę duża jak na świat z Minecrafta, 10 tysięcy złotych, nie? Serwer Wojana za 10 tysięcy złotych, nie? Masakra, widzowie, ile oni musieli widać, nie? Ale dobra. Gdzie to jeszcze możemy iść? O, tutaj mamy jakiś park, kolejny jakiś taki park. W sumie spoko, mamy tutaj konie. Mamy tutaj, widzowie, konie. Mamy tutaj, o, chyba się wróciliśmy tu, gdzie byłem. Tak? Nie, to jest chyba inne miejsce, no to jest definitywnie inne miejsce, o. No i mamy taki mini porcik. W sumie spoko sprawa, jak najbardziej spoko sprawa, widzowie. Nie, no wróćmy się może tutaj, o, tu mamy jakieś... Co to jest w ogóle? Jakiś pomnik chyba, albo coś. O, mamy lamę z traderami. Ale kozak, czekaj. Nie wiem, bez traderów. Gdzie jest trader? Nie wiem, nie ma. Gdzieś uciekł ten trader chyba. Ale dobra. Chodźmy sobie tutaj. Dobra, i co my tu jeszcze mamy w tym mieście? To miasto jest takie ogromne, że ja nie wiem, czy w jednym odcinku ja tutaj wszystko seksploruję.
O, tu mamy przepiękną fontannę, widzowie. Zobaczcie, jaka ta fontanna jest cudowna. Na shaderach ta woda jest cudowna, naprawdę. Polecam shadery mieć, serio. Polecam naprawdę shadery, bo shadery są cudowne. Nie no, ale te wieżowce też, naprawdę. Te wieżowce są takie piękne. O, taka kolejka, ale kozak. Czyli tu musi być gdzieś metro w pobliżu. Dobra, znajdźmy te metro może. Widzowie, pójdźmy w tą stronę, bo raczej, bo tu jest bardziej centrum. To może tu będzie jakieś metro. Albo zaskoczmy tu i po prostu zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś metra, o. Bo w sumie jestem mega ciekaw takiego metra, co to jest jakieś tu. Spoko sprawa w sumie. O, mamy metro, widzowie. Mamy metro. Kozak. Metro jest, widzowie. Nie no, naprawdę, naprawdę kozak. Naprawdę super. No ale te wieżowce takie cudowne. Nie gadaj, że tu jest... Kolejne tory. Ale kozackie. To jest jak w takim Chicago normalnie, wiecie, jak są te takie tory. Bo w Chicago tam są takie właśnie tory, takie fajne. Że są takie w powietrzu i se lecą nad ulicami. To tak fajnie... Podobno ładnie się tam... Ładne widoki, jak się tym jeździ. Coś w sumie się nie dziwię, bo widoki naprawdę mogą być cudowne. Ale kozacko. Ja nie mogę... Znajdźmy może najwyższy budynek. O, ciężko w sumie będzie. Wydaje mi się, że to jest taki... Nie, czekaj. Ten jest wyższy. Nie, coś nie sądzę, że to jest najwyższy budynek tutaj na tym serwerze. Nie, no jestem mega ciekaw, ile im to zajęło. Naprawdę, to pewnie im zajęło wieki budowanie tego. To jest w miarę wysokie tamten budynek, co tam był. Kurde, chyba tego nie znajdziemy, wiecie? Chyba będziemy musieli to znaleźć wspólnie na live albo coś, bo no teraz to nie wiem, czy to znajdziemy. To jest mega wysokie. Nie, to jest wyższe. Jezu, dobre, nie, to będzie trudne. Poproszę może tego Wojana o game moda później i wtedy zobaczymy, jaki jest najwyższy. Ale aktualnie to tam trudno. Aktualnie nie będę szukać i no, widzowie. W sumie, co jeszcze możemy tutaj porobić? Bo jeszcze mamy trochę czasu. Wojan mi tam dał już 10 minutek tutaj bycia na serwerze. Więc no, spoko sprawa, naprawdę. Spoko sprawa. O, tutaj jest jakaś flaga. Wygląda jak flaga troszeczkę, nie wiem, jakiejś Argentyny czy coś, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze mówię. Nie no, ale to czerwone jakieś tam jest w środku, to nie jest Argentyna. Nie, dobra, nie będę tutaj mówić głupot, bo zaraz tam dużo osób mi napisze w komentarzu, że źle mówię. W sumie dobra, widzowie. No nic, to jest chyba najwyższy budynek. Dobra, powiedzmy, że to jest najwyższy budynek w tym miejscu, o. A nie, to jest najwyższy budynek w tym miejscu. Dobra, widzowie, dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak więc no, widzowie, jeszcze raz dzięki widzimy się jutro, nie? Bo jutro będzie film, jutro wstawię jakiś film na pewno. O, tutaj kolejna flaga, tak więc jeszcze raz dzięki, wbijajcie do Discorda i cześć.